Witajcie, dzisiaj zaczynamy kolejny okres historii zbawienia. Podzielone Królestwo to jest pierwsze z dwóch spotkań i księgami narracyjnymi będzie pierwsza Księga Królewska od 11 rozdziału aż do końca drugiej Księgi Królewskiej. Prośmy Boga, żeby pobłogosławił ten czas. To spotkanie jest bardzo ważne, zwłaszcza w odniesieniu do roli autorytetu. Zaczniemy krótką modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, zniżamy się w pokorze przed Twoim Słowem. Prosimy Cię, żebyś nas uczył. Pomóż nam otworzyć nasze serca na to, co nam chcesz objawić. I pomóż nam zgiąć nasze kolana wobec Twojego królowania. Panie, kochamy Ciebie. I prosimy, żebyś pomógł nam upodobniać się do Ciebie każdego dnia. Prosimy o pomoc i wstawiennictwo naszą Matkę Maryję. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszy temat obejmuje okres od 930 roku, od śmierci Salomona, do uprowadzenia Izraela, północnego królestwa, do Asyrii w 722 roku. I to jest okres, który jest bardzo trudny w historii zbawienia. To jest okres, w którym dokonuje się wielka zmiana. I bardzo ważne jest, żeby rozumieć kontekst polityczny tej księgi, pierwszej i drugiej księgi królewskiej, bo jeżeli nie znacie i nie rozumiecie kontekstu politycznego, to automatycznie 2/3 całego Starego Testamentu będzie dla was niezrozumiałe albo bardzo słabo zrozumiałe. Bo w tym okresie pojawią też się prorocy i będą przemawiali do Królestwa Północnego, do Południowego i musicie rozumieć, w jakim kontekście oni głoszą. Jest to też bardzo ważne spotkanie w kwestii autorytetu, roli autorytetu. Takie krótkie przypomnienie, gdzie jesteśmy w historii zbawienia. Pamiętacie, że w pierwszej księdze Samuela, w 8 rozdziale, Izrael poprosił o króla. I Bóg powiedział Samuelowi, daj im króla. Ale pamiętacie, że w historii zbawienia już były ostrzeżenia odnośnie króla. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 17 rozdziale, Mojżesz powiedział, że on wie, że w przyszłości Izrael poprosi o króla. Ale są trzy rzeczy, których nie wolno mieć królowi. Król nie może mieć wielu koni, nie może mieć wielu żon i nie może mieć wiele złota. I te trzy rzeczy są związane z sojuszami. Król Izraela nie może polegać na sojuszach z innymi krajami, z Egiptem, z Asyrią, z Babilonem, ale powinien polegać na Bogu. I właśnie Mojżesz mówi, że król Izraela nie może polegać na sojuszach z innymi krajami, a więc nie może mieć wielu żon, wielu koni, wiele złota. W 8 rozdziale pierwszej księgi Samuela, kiedy Izrael prosi o króla, Samuel odbiera to personalnie. Ale Bóg mówi mu, Samuelu, oni nie odrzucają ciebie, tylko odrzucają mnie. Więc daj im króla, ale zanim dasz im króla, to daj im też ostrzeżenia. Powiedz im, jakie mogą być konsekwencje tego, że oni sobie wybiorą króla. I Samuel ostrzega Izraela. Mówi, no dobrze, dostaniecie króla, ale wiedzcie, że król zabierze wam waszych synów do armii, zabierze wam wasze córki do służby w pałacu, zabierze wasze winnice, zabierze wasze pola i nałoży was podatkami. Chcecie tak? I oni mówią, daj nam króla. A więc Samuel daje króla. Pierwszym królem jest Saul. Saul rządzi przez 40 lat i dwukrotnie w 13 i w 15 rozdziale pierwszej księgi Samuela Saul jest nieposłuszny Bogu. I w efekcie królestwo zostaje odebrane Saulowi. W 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela Samuel namaszcza nowego króla, namaszcza Dawida. I Dawid będzie królem według Bożego serca.
drugiej księdze Samuela, w 7 rozdziale, Bóg zawiera przymierze z Dawidem. Mówi, że potomek Dawida będzie na tronie Dawida na wieki. Trzecim królem Izraela jest Salomon. I Salomon rozpoczął swoje królowanie jako najmądrzejszy człowiek na świecie. Salomon prosi Boga, mówi, daj mi mądrość. I Bóg daje mu mądrość. I widzimy tę mądrość w księgach, które są przypisywane Salomonowi. Jest Księga Mądrości, Przysłów, Księga Koheleta. Jest też Pieśń nad Pieśniami. A więc Salomon rozpoczyna jako najmądrzejszy człowiek na ziemi, najmądrzejszy władca na ziemi, ale nie żyje według tej mądrości, którą Bóg mu dał. I koniec panowania Salomona to jest ruina, to jest rządza twardymi rękami, rządza twardą ręką. I Salomon kończy swoje panowanie mając wiele rydwanów, czyli wiele koni, 700 żon i 300 konkubin i mając 666 talentów złota. Kończy swoje panowanie jako tyran. I czytamy w Biblii o tym, że Salomon za swoje własne pieniądze, za pieniądze państwowe, budował bogom, obcym bogom, posągi. Stało się tak, że jego liczne żony, liczne obce żony, odwróciły jego serce od Boga i skierowały jego serce ku bogom obcym. I on sam składał ofiary bogom obcym. I stał się tyranem. I w następstwie jego złych rządów królestwo się rozpadło. Słyszeliście już wcześniej, że istniało napięcie między północą, między północną częścią kraju, która popierała Saula, i między południową częścią kraju, która popierała Dawida. A więc jest napięcie. I w takiej sytuacji zaczynamy dzisiejszy temat. Jesteśmy w 11 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. I w tym rozdziale poznajemy pewnego człowieka z pokolenia Efraima. Ten człowiek ma na imię Jeroboam. I Jeroboam w pierwszej Księdze Królewskiej 11:29 spotyka proroka Achiasza. I prorok Achiasz wykonuje pewien gest. Rozdziera swój płaszcz na 12 kawałków i daje 10 kawałków Jeroboamowi. I mówi mu, że ty, Jeroboamie, otrzymasz władzę nad 10 pokoleniami. I może ja to przeczytam. Bóg mówi tak przez proroka Achiasza. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. A więc Jeroboam otrzymuje obietnicę, że on dostanie władzę nad 10 pokoleniami. I naturalne jest to, że on zaczyna się obawiać o swoje życie. Bo co się stanie, jeżeli Salomon usłyszy o tym? Albo co się stanie, jeżeli Roboam, syn Salomona, usłyszy o tym, że jemu zostanie przekazana władza nad 10 pokoleniami? Więc Jeroboam boi się o swoje życie i ucieka. Ucieka, chroni się w Egipcie. I jest pytanie, dlaczego on chroni się w Egipcie? Nie wiemy dokładnie, ale jedną z możliwych odpowiedzi, dlaczego tak jest, jest pochodzenie Jeroboama. Bo Jeroboam pochodzi z pokolenia Efraima. Pamiętacie, kiedy Józef został sprzedany do Egiptu, został zarządcą Egiptu, on się ożenił z Egipcjanką. I dwóch synów Józefa, to jest Efraim i Manasses. I właśnie Jeroboam jest z pokolenia Efraima, czyli jest, powiedzmy, pół Egipcjaninem, albo przynajmniej pochodzi, ma korzenie egipskie. Więc naturalne jest dla niego to, że schroni się w Egipcie. Więc ucieka do Egiptu i czeka aż do śmierci Salomona. Kiedy Salomon umarł, Jeroboam wraca i konfrontuje jego syna, Roboama. Przychodzi do Roboama i mówi, czy ty będziesz nami rządził tak samo jak twój ojciec? Czy będziesz
rządził nami twardą ręką. Bo jeżeli nie, no to może to się źle skończyć, możesz nas utracić. I Roboam mówi, wiesz co, daj mi trochę czasu do zastanowienia. I Roboam szuka porady, bo nie wie, co z tym zrobić. I Roboam idzie do dwóch grup ludzi. Pierwsza grupa ludzi to są doradcy jego ojca, doświadczeni doradcy, a druga grupa ludzi to są jego rówieśnicy, ci, z którymi on wzrastał, z którymi się wychowywał, czyli powiedzmy koledzy ze szkoły. W każdym razie idzie najpierw do tej pierwszej grupy ludzi i oni dają mu taką poradę. To jest 12:7. Jeżeli teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę i odpowiedzieć im oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe życie. A więc innymi słowy, oni dają mu taką poradę: Roboamie, ty musisz zacząć służyć ludziom. Musisz im ulżyć. Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. I rzekł do nich: co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi? Młodzieńcy zaś przemówili do niego tak: temu ludowi, który przemawiał do ciebie mówiąc: twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie, powiesz: mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca, gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. I której rady posłuchał Roboam? Roboam posłuchał rady młodych, którzy mu radzili, żeby jeszcze dołożył ludowi, żeby jeszcze obciążył ich dodatkowo. I Jeroboam przychodzi ze swoimi ludźmi i pyta się, jaka jest odpowiedź króla. I Roboam daje im tą odpowiedź: mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Myśleliście, że jest wam ciężko? Nic jeszcze nie widzieliście. Ja wam dopiero dołożę. Jest wam ciężko? Dołożę wam do jarzma. I w tym momencie królestwo się rozpada. Królestwo się rozpada, to zajmuje tylko jedno zdanie. I wielu ludzi nie jest do końca świadomych, że królestwo się rozpadło. Bo to zajmuje tylko jedno zdanie w całej Biblii. I od tej pory będą istniały dwa równoległe królestwa, dwa równoległe państwa. I ważne jest, żeby się w tym orientować, bo w tym czasie też pojawią się prorocy. I bardzo jest ważne, żeby rozumieć, do kogo mówią prorocy, czy do północy, czy do południa. Bo od tego będzie zależał kontekst. A więc w jednym wierszu dochodzi do rozpadu królestwa. I ja sugeruję wam, żebyście takie ważne wersety, w których akcja się nagle zmienia, podkreślali. To jest na pewno jeden z takich wersetów. To jest Pierwsza Królewska 12:16. Jak przeczytam: kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy odrzekł królowi tak: cóż za wspólny dział mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego. Do swoich namiotów idź, Izraelu. Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu. Królestwo się rozpada. Jest rok 930. I dalej są opisane losy tych królestw, losy królów, ale zamiast omawiać losy każdego poszczególnego króla, dużo ważniejsze jest, żeby rozumieć przyczyny, dlaczego królestwo się rozpadło, w jaki sposób się rozpadło i jakie były tego konsekwencje. A więc w jaki sposób królestwo się rozpadło? Królestwo się rozpadło na dwa królestwa. Królestwo północne. Królestwo północne przybrało nazwę Izrael, więc mamy Królestwo Izraela na północy. Stolicą tego królestwa jest Samaria.
Pierwszym królem jest Jeroboam. A na południe mamy drugie królestwo. Drugie królestwo ma stolicę w Jerozolimie. Przyjmuje nazwę Królestwo Judy. I królem, pierwszym królem tego królestwa jest Roboam, syn Salomona. A więc trzeba się w tym dość dobrze orientować, bo akcja skacze. Ona przechodzi z północy na południe. Czytamy, że Jeroboam zrobił to, a Roboam zrobił tamto, a Jeroboam to, a Roboam to. I te wszystkie Boamy w pewnym momencie mogą zacząć się bylić, bo imiona też są podobne. I dlaczego na to zwracamy uwagę też? Bo wielu ludzi też nie jest do końca świadomych, skąd się wzięła nazwa Księgi Królewskiej, czy Ksiąg Królów. Bo te księgi opisują dzieje królów dwóch królestw. Królestwa Północnego ze stolicą w Samarii, Izraela, i Królestwa Południowego, Królestwa Judy ze stolicą w Jerozolimie. I właśnie czytając pierwszą, drugą Księgę Królewską, słyszymy, że taki i taki był królem Izraela, a taki i taki był królem Judy. W Izraelu to, w Judzie tamto, Jerozolima to, Jerozolima to, Samaria tamto, Efraim to, Juda tamto. I można się w tym zgubić. I kiedy zobaczycie na mapę, to zorientujecie się, że Jeroboam ma pewien bardzo poważny problem. Bo granica jest troszkę na północ od Jerozolimy i Jeroboam ma taki problem, że Izrael, jego królestwo nie ma dostępu do świątyni. Czyli nie mają dostępu do kultu. I to jest bardzo poważny problem. I jak Jeroboam sobie z tym problemem radzi? On sobie radzi w ten sposób, że on ustanawia swój własny kult. To znaczy ustanawia dwa miejsca kultu. Jedno na południu w Betel, drugie na północ w Dan. Ustanawia swoich własnych kapłanów, ustanawia swoje własne święta. I w Betel i w Dan ustawia dwa złote cielce. I kiedy to słyszycie, to powinna się zapalić czerwona lampka, bo gdzieś kiedyś słyszeliśmy o złotym cielcu. A tu są dwa złote cielce. I o złotym cielcu słyszeliśmy po wyjściu z Egiptu. A więc Jeroboam, tak jak mówiliśmy, on jest z pokolenia Efraima. Efraim pochodzi z małżeństwa mieszanego Józefa i Egipcjanki, czyli ma korzenie egipskie. W Egipcie oddaje się cześć właśnie cielcom czy bykom. On wraca po prostu do swoich korzeni. A więc Jeroboam ustanawia swój własny kult i mówi do ludzi tak. To jest 12:28. Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A więc zakłada swój własny kult na północy, odłączony od Jerozolimy. I to się dzieje, jeżeli odrzucimy autorytet ustanowiony przez Boga, że musimy przyjść z naszymi własnymi ideami, z czymś alternatywnym, z naszymi własnymi tradycjami, zwyczajami, z naszą własną liturgią. I to właśnie zrobił Jeroboam. I dlatego tak ważne jest trwanie przy magisterium Kościoła katolickiego, bo magisterium wyraża autorytet Boga. Ale ktoś może powiedzieć, no tak, no ale przecież Salomon był złym królem. Jego rządy były złe, były tyrańskie. Ktoś jeszcze też może powiedzieć, no tak, no ale przecież byli źli papieże. No tak, no byli, ale nawet źli papieże nie zmienili prawdy Ewangelii i objawienia Bożego nawet o jotę. A więc mamy dwa królestwa i te królestwa są pewne poważne różnice między tymi królestwami.
Pierwsza różnica jest taka, że obietnica mesjańska spełni się przez Królestwo Judy. Pamiętacie tą obietnicę z Księgi Rodzaju 3:15, że potomek niewiasty zmiażdży głowę szatana. To proroctwo wypełni się przez południe, przez Judę, a nie przez północ. Druga ważna różnica jest taka, że na południu w Judzie przez cały okres trwania tego królestwa panuje tylko jedna dynastia. Każdy król Judy pochodzi z rodu Dawida. I to macie też tam w tych materiałach, które wam wydałem. Każdy król Judy jest potomkiem Dawida. A na północy, także na południu mamy jedną dynastię, na północy jest 9 dynastii. Jest 9 dynastii, czyli 9 różnych rodów walczy o władzę. Walczy o to, żeby być autorytetem. Wycinają się nawzajem. I tak właśnie jest, że jeżeli można sobie wywalczyć autorytet, no to ludzie walczą o ten autorytet. Skoro można też założyć swoje własne królestwo, nowe królestwo, to dlaczego nie założyć by nowego swojego własnego kościoła? Po odrzuceniu magisterium kościoła, po odrzuceniu sakramentów, tradycji, kapłaństwa, które ustanowił Jezus, jest takie zagrożenie. Dostaliście tabelki z zestawieniem wszystkich królów Izraela i z zestawieniem wszystkich królów Judy. I w tym zestawieniu macie imię króla, w jakich latach panował, czy był dobry, czy był zły. Jaka była jego relacja rodzinna do poprzednika? W jaki sposób zakończył królowanie i gdzie można znaleźć opowiadanie o tym królu w tekście? Dzisiaj zajmiemy się Królestwem Północnym, jak się może zorientowaliście, jeżeli przygotowywaliście się do tego spotkania z tekstów, które wam wysłałem. A na następnym spotkaniu zajmiemy się Królestwem Południowym. A więc dzisiaj skupiamy się na północy. I jak zauważyliście z tego zestawienia, na północy w Izraelu wszyscy królowie byli źli. I nie, w królowie północy nie byli tak samo źli. Niektórzy byli źli, niektórzy byli bardzo źli, niektórzy byli tylko trochę źli, ale wszyscy królowie północy, wszyscy królowie Izraela byli źli. I dwóch takich, nie będziemy omawiać ich wszystkich, ale dwóch takich najbardziej rzucających się w oczy. Omri jest bardzo złym królem. Jest o nim napisane tak, to jest 16:25. Omri również czynił to, co złe w oczach Pana, a nawet stał się gorszy od wszystkich swoich poprzedników. Więc mamy bardzo złego króla, Omriego. Ale takim jest najgorszym królem Izraela, super złym królem Izraela, jest Achab. Achab, jego żona Izebel też jest bardzo złą osobą. I w tym czasie został powołany prorok Eliasz, żeby walczyć właśnie z tą parą. Żeby walczyć z Achabem i z Izebel. I o nim jest napisane tak, o Achabie, w 16:31. Achab, wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii.
Achab sporządził też Aszerę. Wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli. Więc mamy bardzo, bardzo złego króla. Prawdopodobnie najlepszym ze złych królów północy był Jehu. I o Jehu możecie przeczytać w II Księdze Królewskiej, rozdział 9 i 10. I Jehu został namaszczony przez Boga po to, żeby skończyć ród Achaba. I rzeczywiście Jehu skończył ród Achaba i Jehu skończył też kult Baala na północy. Ale jednocześnie nie podążał za Bogiem. Jego serce nie podążał z całego serca za Bogiem i nie skończył z bałwochwalczym, samozwańczym kultem na północy. A więc mamy serię złych królów. Najgorszym był Achab. Najlepszym z tych najgorszych prawdopodobnie był Jehu. I grzechy królów północy były takie, że zaniechali troski o ubogich, wprowadzili bałwochwalstwo, przemoc. Powszechne było zepsucie, korupcja, koncentracja na sobie, a źródłem tego wszystkiego był odłączony kult ustanowiony przez Jeroboama, czyli nowe święta, nowe kapłaństwo, nowe miejsca kultu. Izrael nie miał dostępu do świątyni w Jerozolimie. I w tym kontekście pojawiają się prorocy. I kim byli prorocy? Prorocy istnieli też w innych krajach i w innych religiach. I zwykle prorocy byli kapłanami, ale w Izraelu nie była to reguła. W Izraelu właściwie tylko Ezechiel był kapłanem. Czyli no, w innych krajach, na przykład w Egipcie, prorok też był kapłanem, ale w Izraelu tak nie było. Jaka była rola proroków w innych krajach, w innych religiach? Na przykład w Egipcie rola proroków polegała na tym, żeby odgadnąć wolę bogów. I wola bogów polegała na tym, że oni dawali odpowiedź tak albo nie. A więc prorocy mieli odgadnąć, czy bogowie mówią tak, czy nie. I dwie najpopularniejsze metody, którymi oni się posługiwali, żeby odgadnąć wolę bogów, pierwsza z nich to była woda i oliwa. Czyli do wody wlewano oliwę i patrzono, w jaki wzór ta oliwa się układa i z tego wzoru próbowano odgadnąć, czy bogowie mówią tak, czy mówią nie. Inna metoda polegała na tym, że brano wątrobę albo nerki jakiegoś zwierzęcia, rozcinano je i z wzoru, który tam się pokazywał, ci prorocy w Egipcie próbowali odpowiedzieć, czy bogowie mówią tak, czy może mówią nie. Ale w Izraelu rola proroków była inna. Prorocy w Izraelu przekazywali wolę Boga, przekazywali słowa Boga. Wzywali do nawrócenia, wzywali do posłuszeństwa. I prorocy w Izraelu czasami uchodzili za dziwaków. Wyróżniali się dziwnymi zachowaniami. Na przykład rozbijali dzbany. Albo gotowali na uprzęży zwierząt. Albo leżeli przez serię dni na jednym boku, potem przewracali się i leżeli na drugim boku przez inną serię dni. A więc wyróżniali się swoim zachowaniem. I jest też różnica w przesłaniu skierowanym do północy. Prorocy skierowani do północy mieli inne przesłanie, a prorocy skierowani do południa mieli inne przesłanie. I prorocy skierowani do północy przede wszystkim krytykowali odłączony kult. Krytykowali bałwochwalstwo, deprawację, fałszywe święta, nowe kapłaństwo i tak dalej. Przesłanie skierowane do południa było inne. Prorocy skierowani do południa krytykowali przede wszystkim postawę serca
że serce tych ludzi było dalekie od Boga. Krytykowali zaniedbanie ubogich, wdów, sierot. A więc są te różnice w przesłaniu do północy i do południa. I w tych materiałach, które wam wydałem, macie też kompletne zestawienie wszystkich piszących proroków. A więc mamy imię proroka, kiedy działał, czy działał przed wygnaniem, w trakcie wygnania, czy po wygnaniu, bo to też jest ważne. Do kogo był posłany? Do północy, do południa, czy też może do jakiegoś innego kraju? I w którym okresie pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej albo Księgi Ezdrasza tak dany prorok głosił? Mamy też kilku niepiszących proroków. Wiemy o tym, że był prorok Samuel, o którym na przykład dzisiaj słyszeliśmy. Prorok Natan. Mojżesz też miał rolę prorocką, ale on pisał. I mamy dwóch niepiszących proroków w tym czasie. Mamy Eliasza i Elizeusza, którzy są posłani do północy. I mamy też dwóch bardzo ważnych piszących proroków skierowanych do północy, proroka Ozeasza i Amosa. I może przyjrzymy się kilku tym prorokom. Na przykład prorok Amos przemawia do północy i on pisze na przykład tak. To jest Księga Amosa 5:21. Nienawidzę waszych świąt. Nienawidzę waszych świąt. To mówi Bóg przez proroka Amosa. I kiedy wiecie, że na północy powstał odłączony kult, że Jeroboam ustanowił swoje własne święta, to rozumiecie, że nie chodzi o to, że Bóg nienawidzi świąt, nienawidzi kultu, krytykuje kult jako taki, ale krytykuje postawę Izraela, czyli północnego królestwa. Czyli jakby Bogu nie podoba się ten odłączony kult, apostazja północy. Widzimy, że Izrael naprawdę błądzi. Na północy mamy też dwóch niepiszących proroków. Mamy Eliasza i Elizeusza. I Eliasz konfrontował Achaba i Izebel. I Eliasz też walczył z prorokami Baala. Doszło do pojedynku z prorokami Baala na górze Karmel. I prorok Eliasz mówi w ten sposób do proroków Baala. To jest 18:27. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich mówiąc: wołajcie głośniej, bo to Bóg. Może więc jest zamyślony, albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Więc on właściwie kpi z tych proroków. I tego dnia Eliasz odnosi wielkie zwycięstwo nad prorokami Baala na górze Karmel. I moc Boża się bardzo silnie objawia. I zaraz po tym wielkim zwycięstwie Eliasz doświadcza zniechęcenia, opuszczenia, czuje się zagubiony. Ale Bóg pociesza go i mówi: nie jesteś sam, ja wciąż jestem z tobą. I aż do drugiej Księgi Królewskiej, drugiego rozdziału możecie przeczytać o dziejach tych dwóch proroków. I teraz chcę wam coś też interesującego przekazać, zanim przejdziemy do następnego proroka. Jak zobaczycie moją Biblię, to jesteśmy teraz w pierwszej Księdze Królewskiej i możecie zobaczyć, że przed pierwszą Księgą Królewską jest tak stosunkowo niewiele kartek. Jesteśmy na początku, powiedzmy, w początkowej części Starego Testamentu. Ale co jest ciekawe, prorocy, którzy przemawiają w tym okresie, na przykład Ozeasz, oni się znajdują tutaj, prawie na samym końcu Starego Testamentu, niedaleko przed Ewangeliami. I nic dziwnego, że ludzie, kiedy czytają Pismo Święte, to się gubią. Bo kto by wpadł na to, że kiedy czytamy tutaj, w pierwszej Księdze Królewskiej, to prorok, który przemawia w tym okresie, on jest prawie na samym końcu. A więc
Teraz czytam, powiedzmy, jestem na stronie 332, a prorok, który w tym czasie przemawia, jest na stronie 1073. I nic dziwnego, że ludzie się gubią, bo ludzie tego nie wiedzą, ale powinniśmy też uczyć naszych przyjaciół, nasze rodziny, naszych znajomych, jak posługiwać się Biblią, bo każdy katolik powinien wiedzieć, w jaki sposób czytać Biblię. I każdy z nas powinien wiedzieć, że okej, jestem w pierwszej Księdze Królewskiej i teraz mogę sobie przeskoczyć na sam koniec Biblii, na sam koniec Starego Testamentu i zobaczyć, co prorok Amos mówi do Królestwa Północnego. A więc to jest taka ciekawostka. I teraz jest prorok Ozeasz, drugi piszący prorok do północy, do Królestwa Izraela. I Ozeasz jest posłany właśnie do tego królestwa, gdzie panuje apostazja, gdzie panuje ten odłączony kult z nowymi świętami, z nowymi miejscami kultu. I przesłanie Ozeasza w skrócie mówiąc jest takie. Izraelu, Bóg jest twoim mężem, ale ty jesteś niewierny, więc pójdziesz na wygnanie. Ale Bóg nie zostawi cię, Bóg cię odnajdzie, odnajdzie cię na pustyni i da ci wody żywej. A więc tak głosi Ozeasz. Izraelu, Bóg jest twoim mężem, ale ty jesteś niewierny. Ale Bóg cię nie zostawi. Bóg cię odnajdzie na pustyni i da ci wody żywej. I żeby to swoje przesłanie lepiej zobrazować, Ozeasz żeni się z kimś. Ozeasz żeni się z prostytutką. Ozeasz żeni się z prostytutką imieniem Gomer. O tym możecie przeczytać w Księdze Ozeasza, 1 rozdział 1-3. I co się dzieje? Gomer zdradza Ozeasza. Jest niewierna. I z tego osobistego doświadczenia Ozeasz głosi właśnie z wielką pasją, z wielkimi emocjami. Mówi: Izraelu, Bóg jest twoim mężem, a ty jesteś niewierny. Pójdziesz na wygnanie, ale Bóg cię nie zostawi. Bóg cię odnajdzie i da ci wody żywej. I wkrótce po pogłoszeniu Ozeasza zgadnijcie, dlaczego Izrael zostaje podbity przez Asyrię. Izrael nie słucha Ozeasza. Izrael nie słucha Ozeasza, nie słucha Amosa, nie słucha Elizeusza ani Eliasza i zostaje podbity. Słowa Ozeasza się spełniają. W jakich okolicznościach dochodzi do podboju? W tym czasie królem północy, królem Izraela jest król Ozeasz. Nie prorok, ale król Ozeasz. I Ozeasz i cały Izrael, czyli północ, stała się wasalami Asyrii. Ale Ozeasz zapłacił daninę nie Asyrii, tylko zdecydował, że on zapłaci daninę Egiptowi. I to się bardzo nie spodobało Asyrii. Więc Asyria wysłała swoje wojska do Izraela, do Północnego Królestwa, obległa Samarię, zdobyła ją i 10 pokoleń Izraela, 10 pokoleń z północy zostało wziętych w niewolę. Zostało zesłanych. A więc to proroctwo Ozeasza, że Izraelu, Bóg jest twoim mężem, ale ty jesteś niewierny. Pójdziesz na wygnanie. Ale Bóg nie zapomni o tobie. Odnajdzie cię i da ci wody żywej. To przesłanie się spełniło w pierwszej części. I kiedy mówimy o zesłaniu, kilka takich ciekawych rzeczy. Jesteśmy w drugiej Księdze Królewskiej. Aha, właśnie, zesłanie przez Asyrię wydarzyło się w 722 roku. Więc to jest koniec Królestwa Izraela. 722 rok, podbój przez Asyrię. I gdzie zostali uprowadzeni
Izraelici, czyli tych 10 pokoleń północnych, oni zostali uprowadzeni, o tym możemy przeczytać w II Księdze Królewskiej 17:6. Zostali uprowadzeni do Halach nad Chabor, rzeką Gozanu i do miast Medów. Czyli 10 pokoleń Izraela zostało wziętych, wysiedlonych do miast Medów, bardzo, bardzo daleko na wschód. Ale, co jest bardzo ważne, na ich miejsce Asyryjczycy wzięli 5 innych narodów i osiedlili ich w ich miejsce. To jest bardzo ważne, żeby to zanotować. Więc jeszcze raz. 10 pokoleń Izraela zostało wysiedlonych do miast Medów. W ich miejsce zostało osiedlonych 5 innych narodów i wymieszanych z resztką, która pozostała. I o tym możemy przeczytać, to jest druga Księga Królewska, 17:24. I dlaczego to jest takie ważne? Bo z tej mieszanki powstali Samarytanie. Czyli 10 pokoleń zostało wziętych, została niewielka resztka. 5 innych narodów zostało sprowadzonych w ich miejsce, wymieszanych z resztką Izraela, tak wrzenionych w tą resztkę Izraela, i w ten sposób powstali Samarytanie. I południe, Juda, bo po hebrajsku Jehuda, oni nie mają nic wspólnego z Samarytanami. Żydzi obchodzili Samarię, nawet nie wchodzili do niej. I dlaczego Żydzi nie lubili Samarytan, nie akceptowali ich? Bo na początku był Izrael, który wprowadził nowy kult, odłączony od Jerozolimy. Potem Asyryjczycy zabrali tych 10 pokoleń, w ich miejsce wszczepili, ożenili 5 innych narodów, wymieszali ich z tymi, którzy pozostali, w ten sposób powstali Samarytanie. I Judejczycy nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. A więc Żydzi obchodzili Samarię, nie wchodzili do niej, ale nie wszyscy Żydzi obchodzili Samarię. Bo Jezus wszedł do Samarii, to był 4 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Jezus wszedł do Samarii, usiadł przy studni i zaczął rozmawiać z samarytańską kobietą. I to było coś niespotykanego w tym czasie. I ta rozmowa z Samarytanką, ona przebiega tak. To jest Ewangelia Świętego Jana od 4:7. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie udali się bowiem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała ci się napić? Żydzi bowiem, południe, unikają, Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem, czyli północ. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go, a wówczas dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę ziemię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Pamiętacie przesłanie Ozeasza, jak Ozeasz mówił, że Bóg dał ci wody żywej? A on jej odpowiedział: idź zawołaj swego męża i wróć tutaj. Pamiętacie przesłanie Ozeasza? Bóg jest twoim mężem. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś bowiem 5. Pamiętacie, ile narodów zostało osiedlonych w miejsce Izraela? 5. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Pamiętacie odłączony kult, który panował na północy? Nowe miejsca kultu? Nowe święta? Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieta, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Boga. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. I dalej od 25 wiersza. Rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: czego od niej chcesz? Lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś pozostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Więc taki ważny gest. Kobieta przyszła po wodę i zostawiła swój dzban, bo znalazła tego, który daje wody żywej. Zostawiła swój dzban i idzie do miasta. A więc takie piękne nawiązanie Jezusa do przesłania Ozeasza. Ale ktoś z was może też powiedzieć: no tak, no ale 10 pokoleń zostało wysiedlonych. Bóg miał ich odnaleźć. Jak co z tym zrobić? I w tym momencie musimy się odwołać do geniuszu świętego Pawła. Pamiętacie, że święty Paweł poszedł głosić Ewangelię wśród pogan. W 11 rozdziale liście do Rzymian święty Paweł pisze, że cały Izrael będzie zbawiony przez pogan. Więc święty Paweł rusza do pogan głosić Ewangelię, poszukiwać tych, którzy zostali wysiedleni, którzy żyli wśród innych narodów. A więc to dzisiejsze spotkanie kończy się uprowadzeniem północy, wysiedleniem północy. Do tej pory w historii zbawienia supermocarstwem był Egipt, ale właśnie w tym momencie supermocarstwem jest Asyria. Ale Asyria jest supermocarstwem tylko przez krótki okres czasu. Wkrótce supermocarstwem stanie się Babilon. I ważne jest, żeby zauważać, co jest supermocarstwem w historii zbawienia, bo Bóg często posługuje się supermocarstwem albo wrogiem Izraela po to, żeby go skarcić, po to, żeby go przywołać do porządku. Jeżeli Izrael nie jest wierny, Bóg daje takiego klapsa, posługując się wrogami Izraela. A więc jest to jeden z najboleśniejszych okresów historii Izraela, historii zbawienia. Ważne jest, żebyście wiedzieli, dlaczego królestwo się rozpadło, w jaki sposób się rozpadło i jakie były tego konsekwencje. Królestwo się rozpadło z powodu twardych rządów Salomona. Rozpadło się na królestwo północne i południowe. I w konsekwencji tego rozpadu na północy powstał odłączony kult. Jeroboam ustanowił swój własny system religijny. I w tym czasie pojawiają się też prorocy. I przesłanie proroków do północy
i do południa jest inne. Na północy prorocy krytykują odłączony kult, krytykują apostazję, niewierność, bałwochwalstwo, korupcję władzy. Na południu prorocy krytykują postawę serca, bo południe ma dostęp do świątyni, ma świątynię, ma kapłanów, ma święta. I ważne jest, żebyśmy też siebie postawili w odniesieniu do tego, o czym żeśmy usłyszeli. Czy twoje serce jest bardziej podobne do północy, czy może do południa? Czy twoje serce bardziej jest podobne do północy? Czyli wzbrania się przed autorytetami ustanowionymi przez Boga. Chce chodzić własnymi drogami. Czy wybiera sobie z kościoła to, co mu pasuje. Tak długo, jak mi coś pasuje w kościele, to wybieram. Jak coś mi nie pasuje, to odrzucam. Patrzę na kościół i mówię, ja tego wszystkiego nie potrzebuję. Ja mam swoją wiarę, ja mam swój własny sposób, ja wierzę na swój własny sposób. Nie potrzebuję tego wszystkiego. Ja mam swoją własną prawdę. Czy twoje serce tworzy swoją własną prawdę? Czy może twoje serce jest bardziej podobne do południa? Czyli masz sakramenty, masz świętą tradycję, masz magisterium, masz kapłanów, masz obcowanie świętych, masz Maryję, masz wielkie bogactwo, ale twoje życie koncentruje się na swoich własnych potrzebach, zapominasz o ubogich. Do kogo jest podobne twoje własne serce? Do północy czy do południa? I czy w dzisiejszych, mówiliśmy też o prorokach, czy w dzisiejszych czasach istnieją prorocy? I wielu ludzi wierzy, że tak. To nie są tacy prorocy, którzy, tak jak w Starym Testamencie, pisali księgi. Ale wielu wierzy, że w Kościele współcześnie też istnieje głos proroczy. W 1965 roku papież Paweł VI ogłosił Humanae Vitae. I w Humanae Vitae pisał o antykoncepcji. I papież napisał, że jeżeli antykoncepcja się upowszechni w społeczeństwie, to rodziny będą się rozpadały. To rozwody będą powszechne. Niewierność małżeńska stanie się regułą. I kiedy świat to usłyszał, świat się śmiał. I świat przytaczał mnóstwo dowodów naukowych, że jak papież bardzo się myli. I wiecie co? On miał rację. Wielu wierzy też, że Jan Paweł II, głos Jana Pawła II też był głosem proroczym. Jan Paweł II stanął przed milionami młodych ludzi w Rzymie na Światowym Dniu Młodzieży i powiedział im, wzywam was do nowego męczeństwa. Wielu ludzi wierzy, że nauczanie Jana Pawła II o teologii ciała jest głosem proroczym. Że ciało ma swój własny język, którym się posługuje, który jest przeciwny do tego, co głosi świat. A więc mamy głos proroczy, mamy głos proroczy przemawiający przez magisterium, przez Ojca Świętego. I jest pytanie, czy wybierzemy to, co oni głoszą, czy też wybierzemy swój własny sposób myślenia, czy może światowy sposób myślenia. Czy wybierzemy sposób postępowania Królestwa Północnego, czy może Południowego. Ale Bóg mówi, lepsze jest posłuszeństwo niż ofiara. I zakończymy krótką modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas nigdy nie zostawisz samymi. Pomóż nam, Panie, abyśmy nie pokładali ufności w tym świecie, w doradcach tego świata, ale w Tobie. Prosimy Cię, Panie, o wierność Twojemu Słowu. Dziękujemy Ci, Panie, za
Jana Pawła II, za Pawła VI, za Benedykta XVI, za Franciszka. Dziękujemy Ci, Panie, za tytanów wiary. I prosimy, abyśmy słuchali ich i abyśmy słuchali Ciebie. Modlimy się o to w imię Jezusa. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen.